Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Mamy dzisiaj środę, ostatni dzień tego miesiąca i zapraszam Was na kolejny odcinek programu cyklicznego. Na początek chciałbym Was uprzedzić, że mogę dzisiaj mówić trochę bardziej niewyraźnie niż zawsze, dlatego że miałem dzisiaj wyrywanego zęba, no i trochę tutaj jeszcze czuję znieczulenie. A jeśli jesteśmy już przy znieczuleniu i awariach zęba, no to niestety, ale Simon Andreasen uległ ciężkiemu wypadkowi. Jeżeli nie kojarzycie Simona, no to jest taki zawodnik z Danii. Dosyć popularny, więc myślę, że będziecie go kojarzyli, tym bardziej, że on jest no, bardzo dobrym zawodnikiem MTB. No i na treningu przed Pucharem Świata w RPA doznał bolesnego upadku. W sumie on niewiele pamięta z tego, jak ten wypadek przebiegał i co tam się dokładnie stało, bo po prostu po dłuższym czasie obudził się w szpitalu, doznał ciężkiego wstrząsu mózgu, ma też wiele jakichś obrażeń zewnętrznych, takich naprawdę mocnych szlifów. Zresztą, jeśli chcecie, to możecie tutaj zobaczyć, jak on teraz wygląda, bo opublikował zdjęcia na swoim Instagramie. No coś tam też pisał, że ma chyba jakąś pękniętą kość policzkową i właśnie też jakieś urazy zębów. Ale cudem nic więcej mu się jakiegoś poważniejszego nic nie stało. Jak sam powiedział, to uratowało mu życie dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest kask, a druga taka, że nie był na treningu sam. Więc tutaj też może przestroga dla Was wszystkich, że jednak kask i jakieś ochraniacze i tak dalej to jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chcecie trenować naprawdę na mocnym gazie i mają być jakieś ścieżki techniczne i wiecie, że no, może coś tam się ewentualnie wydarzyć, no to warto, żebyście na taki trening nie jechali nigdy sami. Druga informacja dzisiaj jest sprzętowa, a to z tego względu, że RockShox pokazał swoje widelce na sezon 2019, czyli pewnie w drugiej połowie tego sezonu będą już gdzieś tam dostępne. A ja dzisiaj powiem tylko o jednym, a o reszcie pewnie w ciągu kilku dni napiszę jakiś artykuł na naszą stronę. A chciałem Wam powiedzieć o Rebie, dlatego że Reba jest trochę takim zapomnianym widelcem aktualnie, a myślę, że ma szansę powrócić i być znów bardziej popularna. Z tego, co RockShox pisze, to Reba ma pójść trochę bardziej w kierunku Sida, jeśli chodzi o swoje wnętrze, ale będzie też wersja taka no, trailowa, można powiedzieć, bo będzie miała 130 mm skoku. No i tak jak mówiłem, nie chcę tutaj Wam za dużo na razie spoilerować, napiszę o tym artykuł i wtedy tam znajdziecie więcej informacji. A teraz wieści prosto z Hiszpanii, a dokładnie z Andaluzji, no bo trwa wyścig Andaluzja Bike Race. Po trzech etapach na czele jest DMP Racing Team, w skład którego wchodzą Thiago Ferreira, Hans Becking, a także Naima Madeleine Diesner. W dzisiejszym odcinku programu cyklicznego to już wszystko. Ja mam do Was tylko jeszcze jedną prośbę, że jeżeli macie jakieś ciekawe informacje, ciekawe newsy do następnego odcinka, to śmiało możecie się nimi dzielić w polu komentarzy. Ja nie obiecuję, że wszystkie te informacje wykorzystam, ale jeśli będzie coś, na co gdzieś nie wpadłem w internecie, to jak najbardziej zamieszczę to w kolejnym odcinku programu cyklicznego. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!